Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim moim luźnym filmiku informacyjnym, w którym powiem między innymi dlaczego nie ma nowych let's play, co się dzieje, że kurde mija już trzeci tydzień albo drugi, co jest kurde, znudziło się no. Dobra, zaraz to przywitam. Najpierw tutaj dostałem już paczkę z poczty SA, tu jakieś kurde faktury. Wywalimy na razie. I co może być w tej paczce? Obawiam się, że niestety będzie powód, dla którego będę z tymi Zagrajmy Wy jeszcze bardziej odwlekał. No zobaczmy, no. Ja już się spodziewam, co to jest. O. W paczuszce była kolejna paczuszka. No, sprawdzam, czy tu nigdzie nazwiska nie ma mojego, bo nie chcę się ten... No. Przyszło. W końcu... Przyszło moje coś, co chciałem sobie pograć. Kurde, światło tak pada trochę niedobrze. To nie no, będę musiał się jakoś w programie to jakoś obrobić. No i przyszedł w końcu Dark Messiah Might and Magic, bo powiem wam, o co chodzi. Akurat jesteśmy w temacie Heroesów, no to tak wam powiem, że ta gra to jest kontynuacja tego, co będzie po Dzikich Hordach, które też decyduje, nawiasem mówiąc, bo tam pewne wątki będą sprawiały wrażenie domkniętych i ja o tym powiem później jakie i mam nadzieję, że kontynuacja będzie w tej grze. Dobra, ale już mniejsza o tą grę, se będę pykał w nią, będę się nią podniecał i tak dalej później. Problem jest taki mianowicie, że twórcy Ubisoftu, znaczy, co jak gadam, Ubisoft, twórcy Heroesów, troszkę sobie z nami tak w chuja lekko poszli i zrobili takie chamstwo, że dali Findanowi na początku taktykę. No, pewnie niektórzy powiedzą, ale Marfan, no co ty się czepiasz, no taktyka też się przydaje, no. To ja wam powiem od razu, że nie. Rzadko kiedy mi się taktyka przydawała, w ogóle prawie tego nie brałem, ale chodzi o to, że przez tą jedną decyzję twórców moja seria Zagrajmy Wy jest teraz pod znakiem zapytania, bo już nagrałem ten drugi odcinek, znaczy ten, tą drugą misję, co nie? Tak nagrałem ją, kawałek, ale pojawiły się pierwsze trudności, nagle mi się o te chciało grać, nie? I tak pierdolę nie robię, tak sobie powiedziałem. Wyłączyłem Frapsa, skasowałem sobie materiał. To jest właśnie głupio zrobiłem, bo materiał mogłem przesłać, bo coś tam zrobiłem, a potem by dograł, bym po prostu wczytał te autozapisy, bo po coś one są, co nie? No i teraz tak żałuję, że te zapisy usunąłem, bo już miałem przynajmniej start, nie będę musiał powtarzać tego w tych wszystkich operacji, no ale już trudno, no. Tam stało się... Jutro, być może jutro dostaniecie swoje nowe odcinki, ale nie obiecuję, że od razu będzie cała misja skończona, bo ta misja jest troszeczkę, daje w dupę nieźle. Dlaczego powiem o tym, nad tym Zagrajmy? I powiem wam tak, że ja próbowałem na wszelkie sposoby próbowałem jakoś oszukać tych twórców gry, zrobić ich w jajeczko, że tak się wyrażę, i próbowałem wpisać kod, który by mi dodał taką jedną zdolność, której mi zabraknie, bo mam tylko 3 sloty na każdą tam... przy każdej umiejętności tam, czy tam zdolność, nie wiem, nie pamiętam, które to były zdolności umiejętności, ale nieważne, no. No ale niestety bezskutecznie, no bo tam kody nagle nie działają, że... Więc się skubańcy nieźle zabezpieczyli, no. To ja naprawdę powiem właśnie, że nie wiem, jak naprawdę widzę. Ja naprawdę nie wiem, jak czarno trochę widzę tą przyszłość Zagrajmy Wy, bo naprawdę się długo męczyłem się z tą piątą kampanią, a w końcu mi się udało przejść. No mówię, naprawdę, ta kampania jest przegięta. Głównie z powodu dwóch misji. Ta pierwsza to tam kiedyś była przegięta. Wydawało mi się, że jest przegięta, no bo był ten błąd, ale tam nieważne, no. Dobra, i teraz jaki jest główny cel tego filmiku, no? Oprócz tego, żebym się pochwalił moim nowym nabytkiem.
To już wam mówię. Celem tego filmiku jest zapytanie was, czy chcecie, żeby po raz pierwszy w historii tego kanału pojawiła się druga seria. Czyli, że wiecie, że jednocześnie nagrywam dwie serie, zawsze się skupiłem tylko na jednej i do tej pory się ten system sprawdza. No widzowie tam wolno przychodzą, ale tam mniejsza o to, ile mam widzów, to nie jest wcale takie ważne. No i tak, i powiem wam, że gra, którą bym nagrywał obok, to jest stara już gra, ten z roku bodajże 2000 któregoś, pierwszego, drugiego, czy jakoś tam, nie mam pojęcia do dat. Star Wars Empire at War, czyli RTS w świecie Star Wars, co nie, Empire at War, w świecie Star Wars, no. Dobra, to było na tyle, tak więc jutro będzie nowy odcinek, macie to prawie jak w banku. Ale póki co mówi Marszał, liczę, wszystkim widzom miłego wieczoru.